Cześć, jestem Karolina, prowadzę bloga Ale to Ładnie. Bardzo często przygotowuję dekoracje do pokoju moich dzieci. Chciałabym Wam dziś pokazać, jak można przygotować lampkę, która odstrasza złe sny. Zapraszam. Lampka. Etap pierwszy. Przygotowanie podstawy. Wytnij ze sklejki wybrany kształt lampy. Może ona przybrać różne formy. Gadżetu, przedmiotu, pierwszej litery imienia, ulubionego deseru. Wywierć otwory o średnicy lampek LED. W celu wyrównania wlotów i wylotów dziurek przeszlifuj całość papierem ściernym. Kolejny etap to malowanie. Wybierz kolor farby, który wkomponuje się w istniejącą aranżację. Etap drugi – montaż LEDów. Do otworów włóż żaróweczki. Mogą to być na przykład światełka choinkowe. Karolina postanowiła jednak wykorzystać instalację stworzoną z przewodów, LEDów oraz transformatora. Jeśli nie znacie się na elektryce, zlećcie tę usługę specjaliście. Etap trzeci – montaż klocków dystansowych. Z uwagi na dość spore wymiary transformatora, zamocuj do lampki klocki dystansowe, które umożliwią stabilne i bezproblemowe powieszenie lampki.